Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Reigned King League of Legends Story. Mieliśmy teraz przejrzeć tutaj nasze sanktuarium Thresha. Dobra, no widzę, że się od ciebie nie uwolnimy. Zróbmy to. Bez obaw, mam ze sobą poro. Jemu tu podpalenie zostało z poprzedniej walki? Ej, no właśnie, to było zbugowane. Trzeba to jakoś usunąć, cholera. Ja mu to usunę, bo naprawdę jest problematyczne. Dobra, w sumie z każdego, w sumie Zari nie ma co usuwać, no ale trudno. Nie zaryzykuję, 80% HP. No i bardzo dobrze zrobiłem, bo właśnie teraz by już wpadł. Właśnie teraz by już wpadł i właśnie by nasz Braum umierał. Mój drugi odcinek w sumie po streamie, jeden za drugim. Powiem wam, kochani, że jestem już padnięty. Nie dość, że cały dzień ogarniania przed świętami i tak dalej, to jeszcze ten stream, jeszcze odcinki. I naprawdę powiem wam, że jest godzina 11:30. Więcej, więcej! A jeszcze muszę to obrobić, muszę to wyrenderować i muszę wrzucić przynajmniej jeden odcinek, bo inaczej się nie przetworzy w wersji HD. Ciężko, naprawdę ciężko. No, ale czego się nie robi dla takiej społeczności, którą zabraliśmy tutaj? Kurde. MFK się nie przerżnie przez to chyba. Tylko muszę teraz walnąć Ahri niestety jeszcze. Ale dodatkowa teraz wpadła, więc też nie jest źle. Dajemy już tego pana. Tutaj mogłem walnąć Ahri. Pudło! Ha! Pudło! Buraku cukrowy. Jakbyśmy jeszcze tego użyli. Zdążymy, zdążymy. Dobra. Powalimy w tarczownika. Tu poleci jeszcze czarny, coś mi się wydaje. Kurde, nie poleci. Niestety nie poleci czarmik. A może poleci? A jednak poleciał. Dla nas to łatwiej. Dobra. Klepnięcie. O, tylko 200? No naprawdę sobie tą tarczę zrobił cwaniaczek. Go raczej dotłuczemy, co? On gdzieś tu dopiero jest. Daleko, daleko, daleko. Ahri, kończ to. No i super. Szczyt łańcucha pokarmowego. Tak właśnie, Ahri. I dobra, przyszliśmy stąd. Mamy tu pierwszy skarb, który będę chciał wziąć. Zbyt silny? No ja sobie robię. Płomienie się nieskończoną energią. Ze ścian pomieszczenia dochodzą szepty, błagające, by ktoś spojrzał głęboko w ogień. Kto powinien wejrzeć w żarę? Miss Fortune. Miss Fortune wpatruje się głęboko w płomień. Ogień trzeszcze, a Miss Fortune budzi się w swojej kwaterze w Beachwater. Jest noc. Kobieta podchodzi do balkonu, spoglądając na miasto poniżej, zachwycona bijącym od latarni blaskiem, zaciągający się jednocześnie zapachem ognia z paleniska. To miasto dało ci bardzo dużo. A co ty mogłaś dać, by mu pomóc? Pyta niewidzialny głos. Miss Fortune odwraca się. Nikogo za nią nie ma. Głos jednak nie ustępuje. Co ty na to? Oddałabyś część swojej życiowej esencji, by pomóc sobie i swoim towarzyszom? Tak. Jak sobie życzysz. Jakiś przedmiot materializuje się w twojej dłoni. To dar od płomienia. Boskie kadzidło. Dobra. Ahri wpatruje się głęboko w płomień. Płomień powoli zmienia swój kolor na fioletowy. Po chwili staje się duchem. Ahri rozgląda się wokół i zauważa, że jest teraz w Ionii. Stoi pośrodku ogromnego, dzikiego lasu u podnóża niesamowitej góry. Duch figlarnie myszkujący przy kwaterze jednego z drzew. Duch figlarnie myszkujący przy korzeniach jednego z drzew, spogląda niecierpliwie na Ahri.
Czy możesz dać mi część swojej esencji? Po prostu jej posmakować? Zapytał niewidzialny głos. Ari myślała, że to duch do niej przemawia, jednak głos zdawał się dochodzić z innego miejsca. Dam ci część mojej mocy, by wesprzeć twoich przyjaciół, lecz najpierw ty musisz dać mi część swojej... Część swojej, mówi. Co ty na to? Dobra. No i co, i nic nie dostaliśmy? Brown wpatruje się głęboko w płomień. Nagle przenosi się do Freljordu, a ogień, któremu się przygląda, okazuje się być ogniskiem w jego wiosce. Otaczają go przyjazne twarze osób zgromadzonych wokół ognia. Jeden z towarzyszy ma jednak poważne oblicze, a zamiast brać udział w wesołych rozmowach, patruje się w Brauma. Mówi, ale jego usta nie poruszają się. Braum ledwo słyszy niewidzialny głos. Powiedz mi, Braum, czy oddałbyś część życia, by pomóc innym? Odrobinę swojej życiowej esencji, by chronić swoich bliskich. Jak sobie życzysz? No dobra, i co? I nic nie dostaliśmy. Nic a nic. Oprócz jednego przedmiotu, który jest gdzieś tu. Pytanie, czy to jest boskie kadzidło? Jedno wciągnięcie zapachu tego kadzidła do nosa wystarczy, żeby świat na chwilę stracił ostrość. Nadal nie wiem, o co chodzi z tymi przedmiotami zadania. Ale mam nadzieję, że się dowiemy wkrótce. Jest on 22 poziom. Dobra, spierdzielamy. No nie! 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 Nie chciałem tego! O kurde. No wyszło jak wyszło, trudno. Nie miało tak wyjść. No trudno. Nas podpali dziadyga, no. Jeszcze nas cholera podpali. Wal go, brał na pyrę. O, jeszcze krytyk 300, pięknie. Kolejne nacięcie na zgluwie. Ile to dodaje obrażeń? 618? U, Ari, ty nas leczysz, kochana. Leczysz nas. Najlepiej to by było go zczarmować najpierw. No trudno, dobra. Lecz. On teraz zaatakuje. A jednak nie. Walim w tą książkę. Tu się bronimy. Dobra, brońmy się. Teraz do wszystkim damy tą obronę. 94 podpalenia. Moja kolej. Zaboli. Oj, zaboli. Dobrze, czuć się, kochana. Leczenie, dobra. Ale czemu nie schodzą te perki? Tego nie rozumiem. Użyj super umiejętność. Podnoś z kolan i szcz całym ciałem. Okej. Okay. Oni też dostaje tarczki, o cholera. Jeżeli użyjemy dwustrzału, to Ari jeszcze walnie. To ona pewnie mało zada. Zwarta i gotowa. No właśnie, a nie, dobra, akurat wystarczyło. Szkoda amunicji. Jeszcze go podpaliliśmy na to szczęście. Tak, on teraz będzie miał niestety kurde turę. Odepchnąć go nie odepchnę. Jedyne co mogę zrobić, to go stauntować jeszcze raz. I dać obronę wszystkim. Na szczęście dodatkowo Brauma. Długo klepniemy. O, już było klepnięcie. Kurde, no tak, przecież to nakłada. No dobra, ale to też nie jest problem, zaraz go szczarmujemy. I walniemy go w ten sposób. Trzymam palec na spuście. Ogłuszenie, spowolnienie. On jest tam gdzieś daleko. Może
jeszcze raz go walniemy, bo teraz mamy nieściąganie tego krepnięcia, więc to też jest spoko. Go szybkim walniemy, to myślę, że nam się uda. Przedka natura, dobra, nawet nie musimy go już nam pierdzielać, to spera. Jeszcze jedna tura. Musiało boleć. Ari go sama dokończy. To jest świetna perka, naprawdę jest świetna. Z tym, z tą dodatkową turą to jest naprawdę piękne. Ktoś jest zdziwiony? No, trochę tego PDN wpadło. Dobra. Tylko tam już długi idzie, cholera. Nie, no nie. Dobra, robimy kółko. Tego moba jeszcze nie znamy. O nie, kolejny. Ari, transformacja! O kurde. Tak też nie miało być. On jeszcze jest duchem. On jest duchem. Bunt. Ja mam czas na takie walki. Myślę, że nie będziesz miał kupy wyboru. Dobra, walimy. Walim ich. Pamiętajcie o rozciąganiu. Cztery walki. Uch, to będzie ciężkie. Znów walimy w książkę. Więc 18. Bo tego walniemy. Ale niestety już chyba nie zdążymy. 20 many. Więc gdzieś tu nie przepchniemy go tak daleko. Na małą odległość, nie ma opcji. Szkoda, że nie krytyk. Bez dotarczki właśnie, no już mamy problem. Ari go, MFK go nie zabije. A jednak. Mam cię. A jednak go zabiła. Dobra, tego pana pożegnamy. Też mogliśmy tego już pożegnać. No dobra, ale może go MFK zabije. Na pewno go zabije. Wypijmy sobie trochę manny przy okazji. Ostrzegała. Wyczuwam strach. Dobra. Teraz go zrobimy w ten sposób. On i tak zanim się tam pojawi, gdzieś trochę minie. Nabijamy sobie... Boże, jak to się nazywa? Kolodowanie. MFK dobija. Mamy dosyć spory zapas, jeżeli chodzi o przeładowanie. O nie, tylko oni piersi atakują. Ponury upiór. Który hituje bardzo dużo. Bardzo, bardzo. Przerażająca prezencja. Nakłada grozę każdego bohatera co turę oraz O Jezu. Nakłada ładunek grozy na każdego bohatera co turę oraz na atakujących za każdym razem, gdy otrzyma obrażenia. A po prostu się już dzisiaj wysłowić nie potrafię. Tego świetlika trzeba uwalić. Ten znów ich starczkuje wszystkich. I tak. Tego pana moglibyśmy tu walnąć. Ale to się nie opłaca go nawet bić w ten sposób chyba, co? 110, a może się opłaca. Już prawie. 4. 57. O dobra, to ubijemy tego gnoma. Będziesz tylko wspomnieniem. Dzięki temu walniłem tego dużego, jak MFK walnie tym. Tym swoim spelem. Przepraszam, że jestem dzisiaj już taki markowny, ale już naprawdę jestem zmęczony po prostu. A nie chcę was opuścić z odcinkiem, ojej, przepraszam.
512. Tak zaatakuje i tak. Tymi ogniami cholera musiał walnąć. Tego ptaszynę to ja bym w ogóle szczermował. I do piachu. I czemu mamy teraz kilka tur, gdzie możemy sobie poatakować znów. Czekaj stąd. Że MFK dostanie dar buntu, świetnie. Walimy go w ten sposób. Spokojnie! Ari trochę podleczy. Masz akurat 15 many. No, w sumie to trochę więcej niż 15. O. Jesteś moją tarczą. No, właśnie widzę. Prawdziwą tarczą. Da się go jeszcze odepchnąć? Da się go odepchnąć. Czekam. Nie ma opcji, żebyśmy go walnęli w ten sposób, prawda? 566. 12. Jest szansa, że wpadnie krytyk. Uwaga, celuję. I wpadł krytyk. Kto następny? To tutaj, u tych panów, to ja bym zaatakował ultem od Ari, bo ona nakłada fajne... Kurde, te grozą soprośnie. Nakłada fajne debuffy na przeciwników wszystkich. Bije tej grozy, no i nabił grozę. Nabił grozę, cholera, nabił. Jad garbaty, no. Dobra, Ari. Dajesz 1126. Teraz mam cię w garści. Wow. Dawno. Dobra. Nie brakowało mi tchu. Uff, jak to zrobić? Teraz atakuję. Mewka i ten. Dziadyga. Ja bym go trochę odepchnął. Dzięki czemu... Jakbyśmy użyli to, ale kurde, trzy trafienia. Jesteś ledwie cieniem siebie. No właśnie. To też nie wyjdzie. No nic, no dobra, to niepotrzebnie w sumie tym braumem nawet waliłem. Bo i tak muszę ubić tego gnoma. Bo on zupno bije kilka staków. Ari, ty niestety musisz uleczyć znów. Ja wiem, że ci ta mana pokaźnie siądzie, no ale trudno. Tego znów klepiemy. I wiem, że w sumie Braumowi cały czas tą manę wypierdzielam, ale ja bym go jeszcze raz popchnął. Magia mnie uspokaja. Jesteś milsza niż myślisz. Zapamiętam. To z tego powodu, że teraz będę mógł go walnąć pogromczynią serc. A nie, nie walnę go pogromczynią. O, fuk. Dobra, innego wyboru nie mam. Ale go ruszyłem za to. To mogłem jednak użyć kurde tego. Ari go raczej już nie szczarmuje. Nie ma opcji, żebyś go szczarmowała, prawda? No nie, nie ma opcji. No i tak musimy to robić. Niech mi ktoś pomoże! Oho, MFC chyba też gleta wpadła. No oczywiście, że tak. Okrutne to jest. Naprawdę okrutne.
będzie długa walka. Mam cię. Szkoda amunicji. Bardzo dobrze, że to się w ten sposób przynajmniej udało. Tylko znów te dwa pajace, które będą nakładać te kurde ataki. O. Ale wszystkim groza wpadła. Myślcie pozytywnie. I dobra, on znów ich zbukuje. Daj im tarczki. No ale ja muszę Ari niestety leczyć. Bo szczermować ich nie szczermuje. Braum może przyjąć jeszcze kilka ataków. Czy MF-ka zabije? To jest pytanie do 1 000 000 punktów. Tak się walczy! Takich ogłusza. Ej, dobra, to jest fajne. Serce Freljordu! Ja w sumie nie brałem tego pod uwagę zbytnio. Braum wam pokaże! IMF-ka teraz wali dwustrzał. No właśnie, tylko na niego już kurde czar mi zadziałał. Nadchodzę! Dobra, on sobie tam mieczem wygina. Teraz to już musimy go zabić naprawdę, bo robi się niebezpiecznie. On nie ma klepnięcia, więc powinna go MF-ka zabić. No właśnie. Kolejne nacięcie. Udało się, kochani, udało nam się. Ktoś jest zdziwiony? Nie wiem, ile z tego expo będzie, ale dużo chyba. Dużo. Przesada ewidentna. Gwiazda jednego trafienia. Podwójne zabójstwo i 4 fale. 3462 expa. Wszyscy awansują na 24 poziom. Run. I punkt ulepszeń. Ale mamy wyklirowane to wszystko tutaj, więc możemy teraz śmiało sobie pochodzić. Bo jest za gęsta naprawdę. No weźcie sobie jaj, nie róbcie. Ja tyle walczę. A tu się wejść nie da. No jaja. Totalne jaja. Tak razem mnie zakpiła w tej chwili. Festiwal Duchowego Rozkwitu. Dochodzą mnie głosy o festiwalu w pierwszej krainie, gdzie obsuje się ze zmarłymi. Jednakże intrygujące muszą być rozmowy z tymi, których dawno nie ma na tym świecie, na tym padole. Moi goście z Jeni wspominają o jakimś świętym kwiecie. Mówią, że kwitnie, kiedy dusze zmarłych są w pobliżu. Muszę się temu przyjrzeć. Byłoby to przełomowe odkrycie i zapewniłoby lepsze poznanie duchowego wymiaru, a możliwe też, że tak zwanego życia po śmierci. Koniecznie muszę zdobyć jeden z tych kwiatów. Może zadomowiłyby się w mojej latarni. No, czy ja wiem, czy ten astralny eliksir blasku może mi to zrekompensować? Raczej wątpię. No bez szału, naprawdę bez szału. Nie wiem, co to mogło zrobić, więc trzeba będzie się zastanowić nad tym. Tutaj pewnie będą jeszcze dalsze walki, prawda? Dobra, nie chcę się na piętro teleportować. Ach, zbieg. Zbiegł kolejny więzień. Wasz zapach każe mi sądzić, że nieumarła klątwa nie skaziła jeszcze waszych istnień. Przynajmniej na razie. Interesujące. Jesteście w posiadaniu tego amuletu. Do tej pory udawało wam się go nasycić, ale wasze szczęście dobiło końca. Tylko ja mogę zezwolić na dostęp do wyższych poziomów, a żaden więzień Thresha nie otrzyma mojej pomocy. Urządzenie znajdujące się po środku pomieszczenia wiruje w nieregularnych odstępach czasu, niemal hipnotycznie. Rozbrzmiewa leciwy, zatrważający głos. Określcie cel swojego przybycia, nieproszeni goście, mówi. Kim jesteś? Możecie nazywać mnie Amon. Wy nie musicie się przedstawiać, już wiem o was, już wszystko o was wiem. Zawirowania niższych poziomów zawsze do mnie docierają. Czego chcesz?
Czy jesteś uwięziony w tym urządzeniu? Uwięziony? Jakże ograniczony sposób postrzegania. To nic więcej niż miejsce, w którym w tej chwili przebywam. Czy ty uważasz się za więźnia materialnego wymiaru? Jestem tu w tej chwili, kiedy indziej mnie tu nie będzie. Mogę stąd odejść, ale pobyt tu dostarcza mi uciech. Wszystko to może się zmienić, jak wy to mówicie, w okach mgnieniu. Ty służysz Trashowi? Znów zawężasz spojrzenie na sytuację. Czy powietrze służy twoim płucom? Czy ty służysz drzewom, które żyją tym, co ty wydychasz? Nie, one istnieją w tej samej przestrzeni, podporządkowane prawom, które w wątpliwy sposób wiążą się z ich pragnieniami. Te proste schematy, którymi się kierujesz i które narzucasz każdej napotkanej istocie, aby tylko wszystko do siebie pasowało, doprawdy męczące. Czy to ty kontrolujesz bramę? Nie, nie mam kontroli nad bramą. Mam kontrolę nad tym, kto wchodzi, a kto wychodzi przez tę bramę. To jest na wyższych poziomach. To bez znaczenia i tak nigdy ich nie zobaczycie. Równie dobrze mógłbym opisywać wydarzenie powieści zwykłej muszę. Nie ma w tym tu sensu. Jeżeli nam nie pomożesz, to dlaczego nas nie zaatakujesz albo nas nie powstrzymasz? Też nie byłby zadowolony, kiedy przedwcześnie urządzałem rzeź jego zabawek, więc zgodziłem się zaprzestać. Jesteście śmiertelnikami. Przestaniecie istnieć, nim się obejrzycie. Poza tym, widziałem ścieżki, którymi macie kroczyć. Podążę za wami śmierć. Wielce mnie to raduje. Dobra, czyli się z nim raczej nie dogadamy. I tylko on może nam zezwolić na dostęp. Za wysokie zabezpieczenie. Może tutaj coś będzie. Oprócz czytanki, a już mnie gardło boli, powiem wam tak szczerze. Moja nowa praca 3 z 5. Zaliczyłem kolejne zabójcze spotkanie z obiektem krypty. Dlaczego zdarza się to tak często? Drażnik Petryn pomylił księgę pożarcia z księgą żarcia. Zmarł śmiercią tragiczną, ale to dobitnie pokazuje, jak ważna jest dokładna dokumentacja i odpowiednia kategoryzacja, zgadza się? Poprosiłem strażniczkę Jalandę, która była obecna przy tragedii, by na moment zapomniała o żałobie i spisała wszystko, co widziała. Te przedmioty wymykają się ludzkiemu zrozumieniu. Często ich najbardziej niebezpieczne cechy można dostrzec jedynie poprzez uważne badania. Możemy ograniczyć liczbę królików doświadczalnych. Wystarczą odpowiednie dokumentacje i obserwacja. Wszystkie zapiski powinny być utrzymane w centralnym, dobrze sporządzonym katalogu. Nie mogą ginąć. Muszę odpocząć przez te śmiertelne wypadki. Zaczynam robić się nieuważny. Grael, strażnik wrót. Trochę mi to przypomina SCP, wiecie? Ale ty nas nie atakujesz. Ty nas nie atakujesz. Kim ty jesteś? Proszę, już dość. Pozwól mi odpocząć. Daj mi odpocząć. Nie służymy Trashowi. Wy nie jesteście z nim. Tak, teraz widzę. Czego chcesz? Czy wiesz coś o istocie sprzed twojej komnaty? Strażnik Amon, uparty jegomość. Ale moc demona pochodzi z jego imienia, a właściwie z nieznajomości jego imienia. Jeżeli znasz prawdziwe imię demona, możesz zyskać nad nim kontrolę. Możesz wydawać mu rozkazy. Ale nie zdradził nam swojego prawdziwego imienia. Wątpię, czy sam Trash je zna. Ale możliwe, że jest sposób. Mogę porozumieć się z moim mentorem, który wstąpił do świata duchowego jeszcze przed zrujnowaniem. On może mieć dostęp do tej wiedzy. Jak możemy porozumieć się z swoim mentorem? Przez lata zapomniałem słów rytuału, więc na pewno potrzebuję modlitewnika. Mnich musi wdychać specjalne kadzidło, by jego słowa dotarły do świata duchowego. Na koniec, żeby zakończyć modlitwę, zadzwonić musi niebiański dzwon. Odzyskaj elementy potrzebne do rytuału. Gdzie znajdziemy przedmioty, których potrzebujemy? Zastanówmy się, czego potrzebujesz. Gdzieś w zbiorze Trasha musi znajdować się modlitewnik. Nie ma potrzeby udawać się aż do jego biblioteki. Mógłbym przysiąc, że słyszałem dźwięk niebieskiego dzwonu rozbrzmiewający w poniższych komnatach. Może jeden z więźniów przemycił taki dzwon. To wszystko. Wróć, kiedy zdobędziesz wszystko, czego potrzebuję. Jak wyglądało twoje życie przed przybyciem tutaj? Byłem mnichem w klasztorze Bractwa Zmierzchu. Zajmowałem się piśmiennictwem. Spędzałem większość mojego czasu w książkach. Przy tłumaczeniach pilnowałem też spraw związanych ze skarbcem. Na imię mi było Omulan. Nadal je pamiętam nawet po tych wszystkich latach. Po... nazwijcie to, jak chcecie. Po przetoczeniu się czarnych chmur po zrujnowaniu. Poszukiwałem pozostałych mnichów, ale oni nie byli tacy jak ja. Postradali rozum. Byli zagubieni. Nie byłem w stanie ich poprowadzić. Moi bracia przestali mnie rozpoznawać. Upływ czasu jest tutaj zaburzony. Pamiętam jedynie fragmenty z całych dekad.
Jakim sposobem znalazłeś się tutaj? Nie chcę dopuścić do siebie myśli, że mnie zdradzono, ale jakimś sposobem Tres zorientował się, co robię. Prowadziłem zagubioną podróżniczkę i kiedy już miała wejść na bezpieczny teren, z ciemności było im się hak. Nigdy nie zapomnę dźwięku jego uderzenia ani uczucia, które mu towarzyszyło. Widziałem wyraz jej twarzy, jej spojrzenie, kiedy błagała go o litość. Nie, mówiła, nie jestem gotowa, jeszcze nie jestem gotowa. Widzisz, śledził ją, żeby dopaść mnie. To moja wina, że ją złapał. Do dziś nie daje mi to spokoju. Mnóstwo to książek, to sprawka Tresha. Stworzył to miejsce na wzór mojego dawnego klasztoru. Ale to tylko wyblakłe odbicie bluźniercza drwina z miejsca, które niegdyś nazywałem domem. Czasem, kiedy czytam, on wypełnia moje myśli nieumarłymi i potwornościami ku mojej udręce. Próbuje mnie złamać, pokazując mi tych, których nie zdołałem uratować. Dla każdej osoby obmyśla indywidualne tortury. Ale ja myślę o swoim ogrodzie, o czasie, który tam spędzałem, ciesząc się słońcem. Nie może mi tego odebrać, więc nie może mnie tknąć. Nie widzę żadnych łańcuchów, dlaczego nie opuścisz tego miejsca? Drzwi chronione są przed nieumarłymi, w moim stanie zniszczyłyby mnie. Dobra, to już było. Dobra, nie jesteśmy zagubieni, póki wciąż mamy siebie nawzajem. Ale to było piękne. Dobra, moi kochani, ale ja już kończę ten odcinek, bo naprawdę tak mnie gardło boli już od tego czytania i gadania, że to jest po prostu porażka. Już zacząłem się jąkać przy każdej czytance, więc myślę, że to na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.